Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku. Wydaje mi się, że możliwe, że już ostatnim z serii Life is Strange. I znajdujemy się w jakimś koszmarze chyba. Na to wszystko wygląda. Jest jakaś po prostu masakra tutaj. Dotarliśmy do latarni, bo ponoć mieliśmy tutaj być bezpieczni. Widzę, że jest tutaj ławka. A coś jeszcze można tutaj zrobić? Chyba nie bardzo. Więc po prostu sobie na niej usiądziemy. Może się ten koszmar w końcu skończy. Śnieg. I co teraz? Okej. Coś się zmieniło. To raczej nie wygląda na rzeczywistość. O ile w ogóle rzeczywistość w grze może być rzeczywista. Aha, jesteśmy w śnieżnej kuli. W cudzysłowie kuli, bo na kulę to raczej nie wygląda. Jesteśmy... William. Okej. Ale nie ma tutaj Max. Nie widzę tutaj Max. Okay. Hello. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Winds. Ale mówi, że Max też jest, nie? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Okay. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She don't have many bags of delicious grub for us you to feast upon. You are ridiculous. He'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys. O Jezu. Ona tutaj w ogóle nie wygląda jak Max, co? Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar. You're bankrupting me. Aha. You can't hide from me forever. Now lock up after I leave. Play nice. Try not to destroy too much of the house. Okej. Okay. SMS. Williama. Cześć Max, pozdrowisz Chloe i Joyce ode mnie? Nie zapomnij powiedzieć, że pozwoliłaś mi umrzeć. Wow. Masakra. Okej, okay, i co teraz? Ciemnia? Naprawdę znowu? I think you'd be perfect for my new photo series on okay. Retro Grunge. You have the same qualities that I loved in Rachel. Okay. But not Max. Max is a fucking child. Oh Christ, I know. And she never shuts up. Does okay. Fine. Fajnie tak posłuchać na swój temat, co? I think everyone at Blackwell is over Max. Let's prove it. Booyah, Warren. I thought you were all over Max's shit. Not after she kissed me. Her breath was ass and no tongue. Ouch. I'm not into nerds, but you're pretty cute. I'm not into Max anyway. So let's bust a move. Super. Naprawdę super. God damn, you are a sexy bitch. Why hang out z Nathanem, with Max, huh? Naprawdę. Boredom. Plus, she's like my personal puppet. I hear that. Momentami się nawet tak wydawało, co? Want a party? I got a drugstore in my room. Oh shit! Look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch, or take a selfie. See, okay. Bust a move, Max. No mosh pit for you, shaka bra. Damn, Victoria. Boże z Wiktorią. Nie żartujcie sobie ze mnie. I fucking love your tats, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Poważnie. Straszne. Why did you get rewind powers? Rozumiem, że wszystkie te wspomnienia w tym koszmarze to znaczy wspomnienia, to nie są wspomnienia. Ale rozumiem, że to wszystko będzie się kręciło wokół Chloe. You're the real storm. Gdzie my jesteśmy teraz? Znaczy, widzę, że w łazience, nie? Ale gdzie? Tej łazienki jeszcze w życiu nie widziałam. Hmm.
Uzi. Skąd ja mam wiedzieć, co tutaj ma być? Okej. Great. Okay. Numbers are all over the place. How will I find the right code? Jakiś jest specjalnie zaznaczony? Tu część jest jakaś zaznaczona, ale to w każdym jest część zaznaczona. Który jest dobry? Nie no, jaja to są. W lustrze się nie odbijają. Jaja. Bo tam się coś odbija. Aha. 0311? Jakieś jaja. Tylko ten? Tylko ten. 0311. 0311. Nie wiem. Okej. Okay. Co teraz? I guess I'll never dance again, Max. Right when I was about to start a new life in California. Piecimcio. I thought we were on the same team. Now I'll die alone. Kenny, I always thought of you like a daughter. Now you're going to kill me. So this is how Max gets her revenge on. Naprawdę. Killing me is so. I know. It's okay if I'm gone. My husband and new baby. Don't let this. Max, tu jest. W sensie. Co tu się wyprawia? Who are you? Holy shit! Are you serial? I'm you, dumbass. Or I'm one of many Maxes you've left behind. Can you get me out of here? Oh, so you want help? Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers? Próbowałam pomóc. I tried to help. I only wanted to do the right thing. No, you only wanted to be popular. And once you got these amazing powers, your big plan was to trick people into thinking you give a rat's ass. Zależy mi. I do care. That's why I was trying to make friends. By telling people what they want to hear. You were just looking for a shortcut because you can't make friends on your own. Sobą, nie? That's not true. I have great friends. And I've used my powers for good. Nie zawsze. Czasami się bawiłaś. Please, stop being innocent. You're a goddamn hypocrite. You've left a trail of death and suffering behind you. That was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk about our mom that way. Okay. What about the crap that was your fault? Wait, wait, let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe? You think she's worth all that? Trochę tak jest. To od samego początku mówiłam, że w ogóle to wszystko kręci się wokół Chloe i wokół tego, żeby ją ciągle ratować. Zauważcie, ile razy? 2 razy kulka, pociąg. Co jeszcze? To po prostu jest bez przerwy ratowanie Chloe. Potem Jefferson ją zabija, a my znowu ją ratujemy. I no i tak w kółko, nie? Wszystko wokół Chloe. Wokół ratowania Chloe. W ogóle wygląda tak, jakby tą moc Max otrzymała tylko i wyłącznie po to, żeby ją ratować wiecznie. Rozumiecie? Znaczy, ja tak to w ogóle odbieram w tym momencie. To moja najlepsza przyjaciółka. Of course. She's my best friend. Oh yeah, you ignored your best friend for 5 years while she went through hell. Okay. Some friend. Chloe does a better job of guilt-tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework. So you'll have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. No, na pewno. Max, do you really think she's our friend? That she respects us in any way? Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy. Oh hell, speak of the devil. Chloe wchodzi? Okay. Dude, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week, and you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. Co teraz? After 5 years, you're still Max Caulfield.
jakieś wspomnienia. Poważnie zastanawiam się, czy Max nie dostała tych... Czy ona dostała te moce po to, żeby uratować Chloe, czy żeby uratować Chloe przed tą burzą? Czy ta burza jest tylko i wyłącznie dlatego, że ona ciągle próbuje ją uratować i do tego wykorzystała tą moc? Rozumiem, że wszystkie wspomnienia tutaj po kolei będą. Zobaczcie, ta gra się kręci wokół Chloe. Epic. Welcome to American Rust, my home away from hell. You saved me again. Crazy. Now we're totally bond. I'm so glad you're my partner in crime. Okay. Max, you better come check out these files. Cowabunga! Let's call it a draw. I'm gonna freeze my photobomb. Trochę nie są w odpowiedniej kolejności, z tego co widzę. Bardzo nie są w odpowiedniej kolejności. To jest masakra w ogóle. Okej, to jak było w kolejności. Okej, a to już jest chyba rzeczywistość, bo ona nas próbowała zaprowadzić pod latarnię, nie? A my zemdlałyśmy. Tylko że tutaj pod tą latarnią, pamiętacie, ta łódka tutaj spadła w pierwszej wizji na samym początku. Łódka uderzyła w latarnię, nie? Żeśmy zaraz tym nie oberwali. Max! Max, can you hear me? Please say something! Chloe? I must have passed out. Masakra. No i co, i ta burza faktycznie zniszczy to Arcadia Bay? O, patrzcie. A, już jest zniszczona ta kopuła, bo wtedy było tak, że łódka uderzyła w tą kopułę, ta kopuła spadła, łódka spadła, kopuła spadła, ale to już jest po wszystkim, bo to już jest zniszczone, widzę. Okej. This is my storm! I caused this! I caused all of this! Jak to? I changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything! All I really created was just death and destruction! Fuck all of that, okay? You were given a power, you didn't ask for it, and you saved me, which had to happen, all of this did! Except for what happened to Rachel. Okay. No power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Dobra, i co dalej? Co z burzą? Max. This is the only way. Nie. I feel like I took the shot 1,000 years ago. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take. No tak jak mówiłam, jest bez przerwy tak, że po prostu ona bez przerwy ratuje Chloe, ale co, że niby, że ta burza jest spowodowana tym, że ona faktycznie cały czas naginała tą czasoprzestrzeń po to, żeby ją uratować i dlatego ta burza powstała? To by było dziwne. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. No Boże. There's so many more people. Ja już się spodziewam tego wyboru, który zaraz nastąpi. Say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Może, nie wiem. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once. O matko, co tu się wyprawia? My fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You
made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Tragedia. Nie. Wiecie co, ja się spodziewałam tutaj wyboru poświęć Chloe, albo po prostu nie poświęć Chloe, nie? A nie poświęć Chloe, a poświęć Arcadia Bay. Nie no, ogólnie wydaje mi się, że jednak Max otrzymała tą moc od nie wiem kogo, skąd i dlaczego, ale że otrzymała tą moc po to, żeby właśnie ratować się Chloe. Właśnie po to ją otrzymała. Skąd ta burza? No nie wiem. Nie wiem, co tu się... Może przez... Chyba, że dostała tą moc tylko po to, żeby spędzić z nią ten tydzień, a potem się cofnąć i sprawić, żeby burzy nie było. Może faktycznie burza jest efektem naginania czasoprzestrzeni. No ale miała najpierw tą wizję tej burzy, a potem znalazła się w łazience i tam była Chloe i ją mogła uratować. Czy burza może być efektem naginania tej czasoprzestrzeni? Nie wiem. Nie wiem. No wydaje mi się jednak, że dostała tą moc po to, żeby ją ratować bez przerwy, więc... O matko. Co to za wybór w ogóle? Straszny. Poświęć Arcadia Bay. Masakra. No mam nadzieję, że się zaraz ta burza, nie wiem, rozpłynie. Patrzę to zdjęcie. Okej. Okay. Masakra. Czyli co? Czyli się nie rozpłynie? Czyli Arcadia Bay zniszczona? Masakra. Mam nadzieję, że dokonałam prawidłowego wyboru. No, wygląda na to, że... Nie wiem. Boże... Czyli albo Arcadia Bay, albo Chloe. Przez całą tą grę ratowaliśmy bez przerwy Chloe, po to, żeby poświęcić miasto? Czy miała po prostu przez całą grę ratować Chloe po to, żeby na końcu wybrać nie Chloe, tylko miasto? Co to jest za wybór w ogóle? Masakra. Masakra. To ciała. O Jezu. Straszna jest ta gra, stwierdzam jednak, wiecie. Straszna. Dobra, ale straszna. Wiecie co, jestem ciekawa, co by było, gdybym wybrała Arcadia Bay, bo gdyby ona przeniosła się do tego zdjęcia, może by się wcale, może w ogóle nie mogłaby się przenieść do tego zdjęcia, bo tak to się przenosiła tylko do zdjęcia, w których była ona. To były tylko i wyłącznie selfie. Wiecie. Była na nich ona, więc mogła się do nich przenieść. Czy mogłaby się przenieść do zdjęcia, na którym jej nie było? W sensie na zdjęciu jej nie było widać. Ona tam była, ona robiła to zdjęcie, ale jej tam nie było. Wiecie, o co chodzi. Może by się okazało, że gdybym wybrała Arcadia, poświęcenie Chloe i uratowanie Arcadia Bay, to żeby w ogóle nie mogła się tam przenieść, a Chloe by po prostu widziała, że ona chciała ją poświęcić. Wiecie.
Może byłyby tylko i wyłącznie one dwie, które przeżyłyby w Arcadia Bay i Chloe by wiedziała, że ona chciała poświęcić ją dla tego miasta. I może to byłby koniec przyjaźni, a teraz przynajmniej się przyjaźnią. Nie wiem. W takim razie, jeżeli to jest koniec tego epizodu, to zaraz sobie to sprawdzimy. Wejdziemy jeszcze raz w ten moment i dokonamy wyboru jeszcze raz, tylko po to, żeby sprawdzić, jakie byłoby zakończenie, gdybym wolała uratować Arcadia Bay. Bo obawiam się, że nie mogłaby się cofnąć, albo coś by poszło nie tak i skończyłoby się na tym, że nawet Chloe nie byłaby jej... Nawet Chloe by jej nie została. Mam takie wrażenie. Pomiń. Boże, ja klikałam tam myszką zamiast kliknąć spację. Czyli poświęciłam Arcadia Bay, tak jak 47% osób, reszta poświęciła Chloe. I widzicie? Zdjęcia się różnią. Tutaj jest Arcadia Bay, że zniszczone. A tutaj, że jednak nie ma burzy. Widzicie to? Czyli co? Czyli jednak ratowanie Chloe doprowadziło do tej burzy? Tutaj są te mniejsze jeszcze. Ja tym bym się za bardzo tutaj teraz nie sugerowała, bo ja to wszystko, że tak powiem, olewałam z racji tego, że wiedziałam, że i tak cofnę się w czasie. Więc ja stąd wyjdę. Słuchajcie. Wyjdę do menu głównego i wejdziemy jeszcze raz w ten moment. Cliff. I dokonamy wyboru jeszcze raz. Okej. Nie mogę tego przewinąć, więc ja tutaj w ogóle wam przytnę i przy wyborze się znajdziemy. Dobrze, kochani, więc jesteśmy z powrotem w momencie wyboru. No i chciałam sprawdzić, co by się stało, gdybym poświęciła Chloe, czy to w ogóle dojdzie do skutku. Nie wiem, wybrałam wcześniej, żeby poświęcić to Arcadia Bay, bo naprawdę miałam wrażenie, że cała gra polega na tym, żeby uratować Chloe. W ogóle nie zastanawiałam się nad tym, co ja bym faktycznie w takiej sytuacji, gdybym znalazła się w takiej sytuacji, co bym zrobiła. I wolę o tym, słuchajcie, nie myśleć. I wolę tego nie analizować. Myślę, że to, co byśmy zrobili w rzeczywistości w takiej sytuacji, to okazałoby się tylko i wyłącznie w takiej sytuacji, gdyby ona nastąpiła, a po prostu ja to się modlę o to, żebym nigdy nie stanęła przed takim wyborem i kropka. A chciałam zobaczyć, czy w ogóle dojdzie do takiego momentu, że faktycznie poświęcę tą Chloe. Sądząc po tych zdjęciach, wychodzi na to, że można było doprowadzić do tego, żeby nie było burzy, więc poświęcę Chloe, nie? I zobaczymy, co się stanie. Max, it's time. Chloe, I'm so, so sorry. I don't want to do this. I know, Max, but we have to save everybody, okay? And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel. Being together this week, it was the best farewell gift I could have hoped for. You're my hero, Max. Masakra. Chloe, I'm gonna miss you so much. Masakra. To się uda? I'll always love you. Now get out of here, please. Do it before I freak. And Max Caulfield, don't you forget about me. Never. Masakra. No to dawaj, dziewczyno. Zobaczmy, jak to miało się skończyć. Jak ta decyzja, ten wybór miał się skończyć. Czyli może się jednak przenieść, mimo że jej nie było na zdjęciu. Okej. Może po prostu zrób to inaczej, nie używając swoich mocy. Może ona przeżyje. Jak po prostu wyjdziesz na środku i sprzedasz kopniaka, kurna, Nathanowi. Może on wcale tutaj nie wejdzie.
It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Po prostu wyjdź tam teraz, wyjdź tam. Dziewczyno, wyjdź tam teraz. I want it. I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter. Boże, no wyjdź tam na sam środek i tyle, nie używaj żadnej mocy. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. You don't know who the fuck I am or who you're messing with. Gdyby tam po prostu wyszła na środek, słuchajcie, no gdyby ona tam wyszła po prostu na środek, to czy by się to całkowicie wszystko nie zmieniło? I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Boże, drogi. Naprawdę? Przecież to mogło być zupełnie inaczej rozwiązane, gdyby po prostu tam stała na samym środku, to Nathan nawet by tam nie wszedł, rozumiecie? Nie wszedłby nawet do tej toalety i wszystko by się zmieniło. Wszystko. Dlaczego oni tak to zrobili? Dlaczego oni tak stworzyli tą grę? Masakra. Co, i nawet Nathan się nie dowie, że ona tu jest? Masakra. Czyli co? Chloe nie żyje? David go zatrzymał. Nie walnął Warrena, bo pójdzie siedzieć. Nie ma wspomnień z Chloe. Jefferson został złapany tak czy siak. Ta ich wspiera. Żadnych basenów. Samotność. Oddaje jej jakieś rzeczy. Masakra. I nie ma burzy faktycznie. I nie ma burzy. Powiem wam, nigdy w życiu nie chciałabym się znaleźć w takiej sytuacji i wybierać. Poważnie, sądziłam, że nawet jakby się chciało poświęcić Chloe, to że to by się nie udało. Poważnie tak sądziłam. No ale dobrze, kochani, gra się skończyła. Bo sądzę, że w tym momencie się skończyła. W ogóle możemy po raz pierwszy zobaczyć Max w sukience. No gra była super. Chociaż mówię, no parę rzeczy bym zmieniła, parę rzeczy jest kompletnie dla mnie nierzeczywistych i nielogicznych. Dlaczego do tego doszło? Na przykład to, dlaczego Max nie była w stanie przeszkodzić Nathanowi w tym, żeby w ogóle wszedł do tej toalety. No, no ale tak miała wyglądać ta gra, więc tak ją stworzyli, nie? Nie mogła tego zrobić, bo inaczej ta gra by nie istniała. No ale trudno, ale no nie jest to do końca logiczne. Plus nie rozumiem tego, dlaczego skoro napisała tego SMS-a do Davida, to dlaczego w tej rzeczywistości wyglądało to inaczej. W tamtej rzeczywistości David zdążył go złapać, zanim on zdążył złapać Max, a tu jednak Max zdążyła wylądować w ciemni. Mimo, że wszystko wydarzyło się mniej więcej tak samo, bo
Jedyna rzecz, która się różniła, to to, że zdjęcia nie dała na konkurs, no ale bez przesady. Pogrzeb Chloe. Ale Kate żyje, wszyscy żyją, Warren żyje, Joyce żyje. Po prostu obyśmy nigdy nie musieli dokonywać takich wyborów. Mam taką nadzieję. Dobrze, kochani. Na tym będę kończyć. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała. No i czekajcie na drugą część tej gry. Na pewno nagram. Na pewno zagram i na pewno dla Was to nagram. No i co? Do następnego. Thank you.